Rodzina jest uosobionym środowiskiem łaski, posłannictwa, życia uświęcanego, moralności, środowiska stworzenia i uświęcenia. Rodzina wymaga świętości, grzech bowiem niszczy jej fundament, podstawę wyjściową i przeznaczenie. W rodzinie ma się kształtować człowieczeństwo ludzi i mają dostępować własnego uświęcenia. Dlatego rodzina jest dziełem Boga pomiędzy ludźmi. Staje się ona środowiskiem zaufania, miłości i poświęcenia. I przykład świętości rodziny bierzemy od rodziny Maryi, Józefa i Jezusa, którzy z woli Boga stanowili świętą rodzinę. W świętej rodzinie odniesienia pomiędzy osobami wypływają z woli Bożej i serca człowieczego wypełnionego całkowitym oddaniem i poświęceniem. W świętej rodzinie jest więc bezpieczeństwo, radość i wdzięczność. Nie ma zranień. Osoby w świętej rodzinie nie doznają tylu przeszkód, nie ulegają takiemu zniszczeniu, ponieważ święta rodzina jest rzeczywistym oparciem i dobrą glebą dla wzrostu świętych. Mieć wierzących rodziców, zdrowych osobowo, nieobciążonych, to z tego powodu na samym starcie ma się olbrzymią przewagę nad rówieśnikami, którzy tego nie mają. Ale któż pochodzi ze świętej rodziny? Dlatego trzeba się odnosić do tej jedynej nazaretańskiej świętej rodziny, prosząc o łaski dla siebie, dla swojej rodziny, aby otrzymać to, czego nie dostaje rodzinie własnej, co jest jakimś koszmarem, jakimś nieporozumieniem i błędem życiowym. Jakże trzeba, bardzo trzeba oddania się Panu Bogu we wszystkim do końca, po to, by tworząc rodzinę, nie być człowiekiem niespełnionych obietnic. Rodzina bierze się z małżeństwa. Małżeństwo z sakramentu, sakrament z Boga. Jest więc małżeństwo nie miejscem spoczynku, ale utrudzenia. Ono nie rozwiązuje problemów, tylko przynosi nowe do rozwiązania. Małżeństwo daje spełnienie, stabilizację małżonkom, ale wpierw trzeba na to wszystko długo i ciężko zapracować. Z Bożej mocy, z Bożej łaski, z Bożej woli wszystko to się dziać może. Człowiek potrzebuje troszczyć się o rodziny, by były święte, i będący w rodzinach własnych, i ci, którzy nie mają własnych rodzin, ci, którzy ich szukają, albo ich rodzina została rozerwana przez rozwód, inny upadek, wszyscy samotni,
mają być sługami życia rodzinnego, rodziny bowiem zdrowe, pełne, spełnione i silne, tworzą zdrowe narody i tworzą kulturę, cywilizację. To ze zdrowych rodzin bierze się zdrowe społeczeństwo. Wrogowie więc, gdy chcą zniszczyć kraj, to dzisiaj nie podbijają go militarnie, niszcząc infrastrukturę, lecz demoralizując te narody wcześniej, zmieniając im mentalność, doprowadzając przez manipulacje do ubezbronnienia, do zniewolenia, do obojętności, aby tacy byli łatwym łupem do manipulacji i wykorzystania. Człowiek zakorzeniony w Bogu, który doświadcza mocnej Bożej rodziny, jest odporny na taką manipulację. Nie podlega masowej manipulacji, demoralizacji. Człowiek z mocnej rodziny będzie tworzył z innymi ludźmi takie same środowiska wzrostu duchowego i każdego innego. Trzeba prosić Pana Boga o obronę rodzin i trzeba się troszczyć o świętość rodzin, którym nie będą zagrażać zdrady, rozwody i wszelkie patologie. Świętość człowieka buduje innych. Trzeba więc zabiegać o świętość wszystkich, aby razem tworzyli środowiska wiary i środowiska ofiarnej, wytrwałej miłości. Przychodzimy więc do świętej rodziny po to, czego nie dostaje wszystkim ziemskim rodzinom. Przychodzimy po mądrość, świętość i wytrwałość.